To był 41 rok wojna, bo niemiecko-sowiecka wybuchła w czerwcu 41 roku. I to był jeszcze ten rok. No więc starałam się o to, żeby można było wynająć furmankę, która zawiezie ich na Białoruś. No jakieś tam trochę lachów jakieś miała Hanna. Arnold nie miał, ale ona miała jakieś tam lachy, może coś z domu ojca dostała, już nie wiem, coś tam się sprzedało. Ja pieniędzy nie miałam. Trochę pieniędzy miałam na to, żeby najść. No był taki jegomość, który kiedyś od Orwidowa kupił kawałek bardzo marnej ziemi. Nazywali go wszyscy Janook, dlatego że on wciąż marzył o tym, żeby wyjechać do Ameryki. Dlatego tak nazywali, a w ogóle nazwisko Mackiewicz, Janek Mackiewicz. No Janek Mackiewicz zdecydował, że może koniem ich zawieźć tam około 100 kilometrów na Białoruś do państwa fedeckich. Oni tam zresztą zginęli. No więc dom tutaj opuściła jedna rodzina, ja pojechałam. Do Wilna miałam punkt kontaktowy, dlatego że musiałam dostać dla kogoś dokumenty, kto miał do mnie się zgłosić do Orwidowa, wziąć dokumenty i wędrować już, nie wiem, do Warszawy czy coś takiego. Tam poszłam do pani, którą raz tylko w życiu widziałam. Miałam tam punkt kontaktowy naznaczony. No i ona mi mówi, proszę pani, pani może uratować dziecko. Jeszcze zaśmiałam się, ja dzieci bardzo nie lubię, bo nie lubię. Wy nie jesteście dzieci, ale takie. Okropność. No, dobrze, jakim cudem? Otóż jest historia taka, że jej koleżanka, z którą warszawianka, okazało się, że nie całkiem, że właściwie wilnianka, z którą one w Warszawie chodziły na jakiś kurs przed wybuchem pierwszej wojny, drugiej wojny, chodziły na jakiś kurs sanitarny. Ma rodziców w Wilnie i dziecko swoje, dziewczynkę, która ma około 3 lat, u tych rodziców zostawiła. Sama była w Grodnie, bo jej mąż, inżynier chemik, pracował w Grodnie w jakiejś fabryce chemicznej dla Związku Radzieckiego. I jak wybuchła wojna z Niemcami, to pan Józef został zmobilizowany i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego, żeby tam jakieś fabryki zakładać, a jego żona z drugim dzieckiem, gdzieś tam mniejszym, młodszym, została gdzieś tam też wysłana w głąb Rosji. Dziecko ma dobre papiery, dlatego że ta moja znajoma, nieznajoma, którą widziałam, jak mówię, po raz pierwszy, jest Taryjką i zdecydowała, że daje swoje nazwisko, a właściwie nazwisko swego męża. To jest, z tego wynikała dalsza komplikacja. Że daje nazwisko i ksiądz, w Wilnie było dwóch takich księży, ksiądz Chlebowicz dał metryko dziecku, jako dziecku właśnie Ireny i Jana Nowickich. Znowu ta sama historia powtarza się, jadę do Orwidowa i mówię, jest taka i taka historia, bierzemy czy nie? Wszyscy biorą na swoją odpowiedzialność, na odpowiedzialność swojego życia właściwie. No tak, tylko jak wytłumaczysz teraz obecność tego dziecka? Więc ja ułożyłam całą opowiastkę, ponieważ Irena była białą, różową, blondynką, niebieskooką, ta pani Nowicka. Dziecko też było jasne, jasnymi włosami, niebieskimi oczami. Więc to by było, można powiedzieć, że to córka Ireny. Ale dziecko nie mówiło ani słowa po polsku. Mówiło tylko po rosyjsku. Dlatego, że mąż babci, nie był ojcem tej znajomej, nie był dziadkiem faktycznym dziecka.
Dlatego, że ona owdowiała, pani Melezini owdowiała i później wyszła drugi raz za, również za Żyda, uciekiniora ze Związku Radzieckiego. Nazwisko inne, kapłan. I ci Żydzi, którzy uciekli ze Związku Radzieckiego, przeważnie w domach w Wilnie rozmawiali po rosyjsku. Więc teraz uzasadnić to, że dziecko mówi po rosyjsku. Druga sprawa, dziecko wciąż mówi o dziadku i babci, dzieduszka i babuszka. Więc taka historyjka była, że Irena jest moją kuzynką, uciekinierką z Warszawy. Kuzynką nie jest, ale uciekinierką z Warszawy jest. Że Irena jest sanitariuszką i pracuje w szpitalu i często ma dyżury nocne. To się wszystko zgadza. Że ona mieszka u białych Rosjan, w Wilnie było trochę takich Rosjan, którzy uciekli ze Związku Radzieckiego i w Wilnie mieszkali. U białych Rosjan, tylko tutaj te ciotki zmieniły się w dziadka i babcię. No, dzieduszka i babuszka. Którzy cały czas rozmawiają w domu po rosyjsku. I dziecko, mało widując matkę, która pracuje w szpitalu, nauczyło się mówić po rosyjsku i prawie nie mówi po polsku. I dlatego Irena chce to dziecko umieścić gdzie indziej. No i przyjechało takie coś, małe, nadęte, złe, zapłakane, rozkrzyczane, trzyletnie. Niespełna trzyletnie, bo to był listopad, a ona urodziła się w grudniu. Miriam, no ale nazywała się Maryśka. Maryśka, no jakoś, czy ludzie uwierzyli, czy nie uwierzyli, zielonego pojęcia nie mam. Ale jakoś tak było, że Maryśka bardzo szybko zdobyła łaski, przede wszystkim u tej garbuski Melanii, u tej komornicy czy domownicy, nie wiem jak to się tutaj nazywa. I Melania bardzo Maryśkę lubiła i rozmawiała z nią. I prowadzała ją do wioski,